pozdrow z KRLD. Idziemy teraz do klubu lotniczego, aeroklubu Mirim, aby przylecieć się małym samolocikiem, jak nawet Microlight. Pokupią ja go. Tam w aeroklubie Mirim. Zaraz przejdziemy samolocikiem, zapytamy się, jaka jest cena i czy można w ogóle robić zdjęcia i filmy z samolotu. Będziemy lecieć takim samolotem typu Microlight, niewielkim, jakby, no nie wiem, wygląda jak taki szybowiec, czy nie szybowiec, paralotnia, motorolotnia, nie wiem, jak to nazwać nawet. So this is for the one and also closer one and it is around 110 and that one to the close one is around 70. Niestety okazało się, że nie można filmować ani robić zdjęć samolotu, więc tylko sobie zrobimy pamiątkowe zdjęcia w samolocie, a przelot nad Pyongyang kosztuje 110 euro. Że zakładamy strój roboczy pilota. Ja wiem, ale musimy być. Musimy się zważyć na wadze i przejść kontrolę, czy nie mamy nic na sobie. Nie wolno wnosić kamer, ani aparatów, ani telefonów, niczego. A zaraz startujemy. Dostaliśmy kaski w Formule 1. To startujemy. Samoloty już gotowe, zakładamy hełm i jazda. Powinny być piękne widoki. Było naprawdę super 20-minutowy przelot nad Pyongyangiem w stronę stadionu majowego. Widać wszystko z góry, widać wieże Juche, placki Mingzunga, stadion, nowe ulice w Pyongyangu. Naprawdę przepiękny widok, dzisiaj mieliśmy wspaniałą pogodę. Zdecydowanie polecam taki przelot nad miastem. Za 110 euro możecie zobaczyć, jak wygląda cały Pyongyang. Dziękuję za uwagę, zostawcie suba, zostawcie komentarz i do następnego odcinka z KRLD. Bismillah.